Dziś odcinek szczególny, w którym niedźwiedź postanowił przemówić ludzkim głosem. Zapraszamy do Berat, miasta w środkowej Albanii, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, to prawdziwe miasto muzeum. W tym odcinku amatorzy zwiedzania nie będą rozczarowani. Berat to prawdziwa uczta dla oka. Po obu brzegach rzeki zobaczymy tradycyjne domy w stylu otomańskim, ułożone kaskadowo na skałach z dużą ilością okien. To właśnie stąd Berat nazywany jest miastem tysiąca okien. Na wjeździe do miasta przywita nas most Gorica. Nie zrobił on na nas większego wrażenia, może dlatego, że nie jest oryginalny drewniany most, tylko jego rekonstrukcja zbudowana w 1922 z kamienia i betonu. Główną atrakcją jest twierdza, która zbudowana na skalistym wzgórzu w obwodzie 1440 metrów z 24 wieżami i dwiema bramami. To nie są tylko ruiny, ale małe miasteczko, w którym nadal żyją ludzie. Niektóre domy zostały przerobione na pensjonaty i restauracje, a w niektórych życie toczy się jak za dawnych lat. Panuje tu niesamowita atmosfera. Nawet niedźwiedź był pod wrażeniem. Choć po godzinie spacerowania odpadł i resztę zwiedzałyśmy same z Moli. Wąskie uliczki ciągną się bez końca, a panorama miasta zapewni niezapomniane wrażenia. Zamek jest częścią pięknej legendy o dwóch braciach, którzy zakochali się w pięknej wróżce. Walcząc o jej względy, codziennie ranili się nawzajem. Bóg, nie mogąc patrzeć na krwawą walkę braci, zamienił ich w góry,
a wróżkę Bóg zamienił w kamień, na której to właśnie powstał zamek. Rzeka Osum to jej rzewne łzy, które wypłakiwała przez wieki. Miłośnikom sztuki sakralnej spodoba się Muzeum Ikon Onufrego, założone wewnątrz katedry Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Wejście niestety jest dodatkowo płatne, ale bezpłatnie można zobaczyć cerkiew świętego Michała Archanioła, usytuowaną na skalę poniżej południowych ścian twierdzy. Na górę można podjechać samochodem, ale podjazd jest wąski i bardzo, bardzo stromy, więc jak nie macie silnych nerwów, lepiej zostawcie samochód na dole. Na górze jest też miejsce do przenocowania na dziko, ale uwaga, niestety jest brudno, naprawdę brudno, więc my ruszyliśmy w poszukiwaniu lepszego miejsca. Ogólnie Berat jest świetnym miejscem i naprawdę warto tutaj przyjechać. Jedynym minusem to jest dojazd, bo z której strony byście nie jechali, to trzeba jechać naokoło i stracicie parę godzin, ale warto poświęcić ten czas, żeby zobaczyć miejsce.